Cześć moja obserwatorko i moi obserwatorze. Dzisiaj Ci powiem o konkretnych 5 powodach, dlaczego nie warto być kierowcą taksi, Ubera, Bolta, jakichś Opti i wszystkich takich innych firm przewozowych. 5 konkretnych minusów, które widzę, i to mówię w odniesieniu co do wczorajszego filmu, bo wczoraj mówiłem o 5 korzyściach i takich powodach, dla których warto. Numer 1. Na początek, no to jest bardzo ogromna nieregularność zarobkowa. W porównaniu do takiego standardowego etapu, na dobrą sprawę, nie wiesz, ile pieniędzy zarabiasz, nie wiesz, ile zarobisz i musisz się w to wgryzać, żeby wiedzieć dokładnie, ile masz tych czystych pieniędzy na etacie, bo na etacie to po prostu wypłata przychodzi Ci na konto i wiesz, ile masz. Natomiast tutaj tak nie jest, tutaj są koszty związane z samochodem, z firmą i tak dalej, i dopiero potem wychodzą gdzieś pieniądze, które Ty zarabiasz, oraz nie masz wpływu na to, czy zawsze będziesz miał klientów. Nawet poza sezonem, nawet w zimie, w styczniu, w lutym, wszystkie najtańsze nawet przewozy zdarza się, że stoją. A widzę to nieraz gdzieś za szybą sobie, patrząc gdzieś, patrzę samochody i wiem, które to są samochody, często są to samochody oklejone, to wiem, że one też stoją. Także wszystkie firmy mają dokładnie ten sam problem i do tego trzeba mieć kilka sposobów i troszeczkę doświadczenia, żeby to ogarnąć. Numer 2 to jest wiele godzin w samochodzie. Tutaj my jeździmy od powiedzmy 150 godzin do 350 godzin. Znam takie przypadki. Sam potrafiłem w niejedne bardzo dobre miesiące robić około 2 etaty. W zasadzie to wyglądało tak, że tylko wysypiałem się porządnie i raczej wyjeżdżałem, prawie że zero życia prywatnego. I tak tutaj jest często, a już w ogóle jeżeli masz ciśnienie na kasę. Także z tym bym uważał, tutaj naprawdę dużo godzin się jeździ i taki statystyczny kierowca, no to jest stanowczo dużo więcej godzin niż te 168 godzin w etacie miesięczne. Numer 3 to, trzeci powód to nuda. Nuda, bo jeżeli stoisz i się nic nie dzieje, się wpieniasz, że nic nie zarabiasz i siedzisz w samochodzie i tak patrzysz w chmurki pół godziny, godzina, dwie, różnie, czasami w nocy zbywa 3 i 4. Mi osobiście chyba mój rekord to jest jakoś około 4-5 godzin na kilku aplikacjach, że się chyba nic nie działo, to jakoś chyba z rok temu albo 2 lata temu, także tak bywa tak i wtedy trzeba sobie jakoś czas ten wokół samochodzie zorganizować, żeby robić coś konstruktywnego. No, niektórzy Netflixa oglądają, inni ja na przykład jakieś książki słucham, czy czytam, czy cokolwiek sobie innego wymyślam. Czwarty powód to jest niski status społeczny. To jest czasami smutne i przykre, chociaż generalnie mówię, bardzo teraz generalizuję, bo tak nie jest ze wszystkimi klientami. Natomiast jeżeli ludzie przychodzą i z nimi rozmawiasz, no to kierowca taksi czy tam kierowca Ubera to jest taki w cudzysłowie społeczny praktycznie nikt, ponieważ ta praca jest bardzo niedoceniana i często u mnie na przykład jest często zaskoczenie ogromne, że nawet z panem kierowcą można sobie inteligentnie porozmawiać. Tak to bywa. No, ale trochę się nie dziwię z różnych przypadków. Jak patrzę na cały rynek, no to kiedyś były tak zwane wąsate Janusze w taksówce, w cudzysłowie, z nimi się nie dało pogadać. Dzisiaj różni ludzie jeżdżą, z którymi nie można się dogadać nawet w języku polskim, ani angielskim. Także mnie to trochę nie dziwi, ale trochę jest to takie smutne. I piąty numer, no to jest odpowiedzialność za życie ludzkie. Do Ciebie, jeżeli jesteś kierowcą, wsiadają ludzie. I teraz obojętnie, czy jakiś wypadek, stłuczka, cokolwiek się może stać, to może być taki solidny uszczerbek na życiu i na takiej standardowej pracy na etacie. Raczej z reguły tego nie ma. Ja mam osobiście największy stres, znaczy się tak odczuwalny dzisiaj. Generalnie raczej go nie odczuwam, bo jestem przyzwyczajony i pewne nawyki sobie wypracowałem, ale największy, najogromniejszy stres to jest wtedy, kiedy wsiadają do mnie dzieci takie powiedzmy do 5 lat, 7, coś takiego orientacyjnie. To sam wewnętrznie odczuwam jakiś taki stresiol
I wtedy wyczuwam, że rzeczywiście to życie jest jakby no, w moich rękach poniekąd. Nie? Taki przypadek gdzieś oglądałem, czytałem na Facebooku, że pani się nie mogła nawet w języku polskim w przewozach dogadać. I ten kierowca z tego przewozu nawet cofał na drodze szybkiego ruchu 500 metrów, bo przejechał zjazd i nie mogła dogadać, żeby ją tutaj, tu na tym miejscu wypuścił po prostu na tej drodze, bo ona nie chce cofać. Także tak, to jest niebezpieczne i to życie ludzkie mamy trochę jako kierowcy w naszych rękach. To tyle, powiedz jak Ci się podobało, czy to jest sensowne w komentarzu i być może masz jeszcze jakieś swoje kilka punktów, podpunktów, dla których może nie warto, to śmiało, bo możemy porozmawiać. A tymczasem zapraszam Cię tu do subskrypcji i tam na dole dzwoneczek i do zobaczenia.